klub ma 113 lat i pokolenia w wielu trudach, często w biedzie, tak? Jednak czuły taką powinność, że ten klub trzeba utrzymać, on musi istnieć, musi funkcjonować, musi działać. I w momencie, gdy jesteś przywiązany do miasta, siłą rzeczy jesteś przywiązany do Domiaka, no to chcesz być z tym klubem jak najbliżej, chcesz to przeżywać, no. Najważniejszym dla mnie trofeum, można by powiedzieć, to jest ta koszulka z 2003 roku, wygrane badaże z Tłokami Gorzyce, koszulka Przemysława Michalskiego, naszego ówczesnego stopera. To był moment, w którym byłem zaledwie 7-letnim dzieckiem, więc to miało dla mnie olbrzymią wartość, ten triumf, ten sukces i to, że zdobyłem tę koszulkę, jest dla mnie dosyć niebywałe, tak? No. Cześć, chłopaki. Przytajcie się, że to co, odprowadzimy ich na górkę. No. Siemanko. By dzisiaj trójka na pewno, nie? To by było fajnie. Fajnie do przodu. Chociaż oni to też walczą o wszystko, więc na pewno będzie trudno. Tak. Ja na przykład nie lubię, jak się mówi derby. To nie są derby. Derby to są z bronią, to jest święta wojna, nie derby. Derby to jest co innego. W dawnych czasach nawet broń się działa w sektorach Radomiaka za czasów taty naszego. To się działa broń na sektorach Radomiaka, bo z Kielcami graliśmy, nie? Matek na co dzień mieszka w Wiedniu, ja mieszkam w Warszawie, no ale jesteśmy stąd. Jednym z wyrazów tego przywiązania jest właśnie Radomiak, nie? I skąd się wzięła miłość do Radomiaka? Wiesz co, myślę, że ona wynika w dużej mierze z utożsamienia miasta z klubem, no bo... To było negatywne sformułowanie, utożsamiane z radomskimi rozgrywkami. I to, że Radomiak to przejął, to też jest pewne budowanie i pewien bodziec tożsamościowy, nie? Jeżeli ktoś nas nazywa warchołami, no to dla nas to nie jest to Belga. Znalazły się w naszym kraju siły, wrogie temu krajowi. Siły warcholskie i przestępcze. Znając historię tego miasta i doświadczenia czerwca 76, wiesz, że to już jest wpisane, w sensie miasto niepokorne, miasto z wyrokiem, miasto, które się nie poddało komunistycznej opresji, no to czego mamy się wstydzić, tak? Jaki jest twój ulubiony piłkarz z Radomiaka? Nasza legenda. Leo? No, Leandro, no przecież Leo? Nasza ikona jest symbolem tego, że można się przywiązać tak bardzo do klubu, tak? Człowiek z Brazylii został legendą w Radomiu. No, nieprawdopodobna to jest historia. To zielone serce ma Radomia. Jeżeli chodzi o mecze z Kotoną, to najbardziej mi utkwił w pamięci ten awans, nie? 2-0 w pierwszej lidze. My sobie zapewniamy tym awans, historyczny awans. Trybuny nabite do ostatniego miejsca, a pewnie gdyby się dało, to by było ze 3 czy 4 razy więcej osób. Awans do ekstraklasy Radomiaka po 36 latach po meczu z Kotoną, no nie dało się wyobrazić, żeby było lepiej. Dzień dobry, wujku! No cześć. No, dzisiaj ważny dzień dla nas obu, więc co, założymy się o jakiś wynik może? Co? Założymy się może o jakiś wynik. O kurczę, czapkę mi zjało, bo ja jestem w robocie. Jak to w Kielcach? Jak to w Kielcach wieje, co? Wieje jak cholera. No jaki wynik, o ile się zakładamy, jaki wynik? No, możemy się założyć o jakąś symboliczną czekoladę. No ja 2-0 dla Radomiaka obstawiam. No to ja nie będę gorszy. Ja umierzę 3-1 dla korony. No dobrze, to zobaczymy, kto miał rację. Zobaczymy, no dobra, zakład stoi o czekoladę. To nie jest zdobywca Ligi Mistrzów, tak? Że my od nich wymagamy zwycięstwa z nieosiągalnym rywalem, tylko z rywalem, nad którym jesteśmy w tabeli. No tak, no wiadomo, że porażka i rozczarowanie było wpisane przez wiele, wiele lat, ale teraz nam idzie i łapiemy tę chwilę. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasz Radomiak gra. Ejo, Radomiak gol. Siemano. Z Radomiaka nie zwarty, ale tak to tak. Jesteśmy wszędzie, tam gdzie i wy jesteście, zawsze oddani. My Radomiaka fani, la 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 la. Nie dla nas jest porażki smak. Na całe gardło krzyczmy, wiedz, że Radomiak mistrza ma. Radomskie Południe! Radomskie Południe!
pierwszy raz od 20 lat w ogóle jest wyjazd do Kielc, bo wcześniej plany pokrzyżował COVID. No cóż, no nas tam będzie niespełna 800 osób. Wszyscy trzymamy kciuki, żeby było jak najlepiej, ale tak naprawdę tysiące ludzi tutaj, naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi w Radomiu żyją tym meczem i trzymałem kciuki, żeby było jak najlepiej. To jest mecz inny niż wszystkie, pomimo że miejsce w tabeli tego nie odzwierciedla. To naprawdę tylko zwycięstwo, no wiesz, no, zwycięstwo w dobrym stylu i pójdzie w Polskę, że jednak Radom jak jest godą w tej radomsko-kieleckiej rywalizacji, bo faktycznie jest. Relacja między Kielcami a Radomiem no jest taka, jaka jest. No to już zaszłości historyczne były. Są takie przygaduszki, no to tego się nie da uniknąć, no szczególnie z Grzeszkiem. Ja postawiłem wynik 3-1 dla nas, czyli dla Korony. Ja to już czuję tą czekoladę, jak będę jadł. Tylko niech mi dobrą kupi. A jaką pan preferuje? No, jakąś gorzką. O, taką się w domu jada u nas. Zadowolony jestem, 2-1, postawiłem wynik 3-1, nie wyszło, ale 3 punkty są dla nas bardzo ważne. No cześć Grzesiu, jak tam, co tam u ciebie słychać? Smak dzisiaj na smutno, ale to nie jest nasze ostatnie słowo. Jak smakuje czekolada? Mecz do zapomnienia, gratulacje, czekolada się należy, bo zakład jest zakład. No zakład był zakład, honorowy, dobrze. No jeśli się jakimś cudem utrzymacie, szykujcie się na rewanż w Radomiu, bo tutaj na pewno nikt wam nie odpuści. No, ja jutro się widzimy, bo jestem w Radomiu, więc tam naszykuj mi coś dobrego. No to na razie, cześć. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.